Wielokrotnie przed laty zawody w Engelbergu. No i jego obecność wśród najlepszych zawodników świata tej trzydziestki jest ciągle naprawdę wydarzeniem. Teraz Goldie, który w pierwszej serii miał 115 metrów, uzyskał pół metra bliżej, 114,5. No ale spadły też prędkości na progu. Goldie w poprzedniej serii jeden z wolniejszych, 92,8, teraz miał 92,1 km. Mimo to łączna nota daje mu prowadzenie przed Liglem Schwarzenbergerem, a zatem tym młodym